W dniu dzisiejszym po raz trzeci w historii została uruchomiona tak zwana procedura żółtej kartki i to w sprawie delegowania pracowników. To bardzo dobra wiadomość. Żółta kartka to sprzeciw parlamentów narodowych wobec nowych przepisów unijnych. Tym razem parlamenty narodowe 10 państw członkowskich powiedziały stop rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Co nam to daje? Teraz Komisja Europejska musi poddać projekt rewizji dyrektywy ponownej analizie. Nie jest to więc ostateczny sukces, gdyż Komisja może zdecydować o utrzymaniu swojego stanowiska. Może też wycofać lub zmienić ten projekt i uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia. Niemniej jednak żółta kartka parlamentów narodowych w sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników jest dobrą pozycją do dalszych negocjacji. Bez względu na stanowisko Komisji Europejskiej wstrzyma, czy będzie kontynuowała pracę nad dyrektywą podstawową z 1996 roku, dzisiejsza żółta kartka to szansa, szczególnie dla Polski, na wypracowanie dobrych rozwiązań gwarantujących bezpieczne delegowanie pracowników.